A u nas na kanapach to Jemos. Thank you so much for visiting. Dziękujemy bardzo za przybycie do nas. Powiedzmy tylko w krótkich słowach, tak żeby Państwo wiedzieli, jaki w sumie zaszczyt spotkał nasz program. 12 milionów sprzedanych płyt, wiele przebojów, wielka artystka, bardzo nieoczywista muzyka, ale bardzo piękna. Właśnie mówiła Pani bardzo miłe rzeczy. Przedstawiam widzom Pani Sylwetkę. How deeply we are touched by you. Żeby wyjaśnić, jak bardzo jesteśmy poruszeni tym, że Pani do nas przyszła. To już ósmy Pani koncert w Polsce. Dziś wieczorem, prawda? Po raz ósmy. Tak, i to z polską orkiestrą, orkiestrą Radia Polskiego. A czemu ich Pani wybrała? W Polsce są muzycy, którzy są chyba jednymi z najbardziej zdyscyplinowanymi na świecie. Grałam przedtem z kwartetem polskim i to było świetne doświadczenie. Ja sama bardzo wiele się nauczyłam, chociaż wiekowo mogliby być moimi dziećmi, ale bardzo wiele nauczyłam się od nich jako od muzyków. Tak więc, kiedy Orkiestra Polska powiedziała, że mogę z nimi zagrać, to oczywiście wykorzystałam tę okazję. No ale to już ósmy raz w Polsce. Czyżby czuła Pani jakąś więź? Lubi nas Pani? Niewielu artystów tak często u nas gra. Nie potrafię tego nawet wyjaśnić, ale faktycznie jest jakaś taka więź, jakaś taka magiczna relacja. Chyba głównie chodzi o to, jacy są tutaj ludzie. Mówię o tych osobach, które przychodzą na koncerty, które nas tutaj przyjmują. To jest jak drugi dom. Gold Dust, czyli nowy Pani album, zgodnie z recenzjami, to jest taki rodzaj autobiografii. Czy to prawda? Czy to jest historia Pani życia? Wybrałam takie piosenki, które mają dla mnie i dla mojej rodziny wyjątkowe znaczenie. Czasami mówi się, że przed śmiercią całe życie przemyka nam przed oczami. Ja mówię, że tak się dzieje przed ślubem. Na przykład Jackie Strength to piosenka właśnie o tym momencie. Inna odnosi się do momentu, kiedy urodziła się moja córka. Także faktycznie to są takie piosenki podsumowujące ważne momenty w moim życiu w ciągu ostatnich 20 lat. Ale to nie znaczy, że Pani przestaje pisać nowe piosenki, prawda? Czasami jest tak, że kiedy artysta robi takie podsumowanie kariery, to jest to pożegnanie ze sceną. Mam nadzieję, że tak nie jest w Pani przypadku. Nie, jednocześnie toczy się cały szereg różnych projektów. Na przykład mamy taki projekt dotyczący wariacji na tematy klasyczne, a to jest po prostu takie coś na 20-lecie kariery zawodowej, ale wymyśliliśmy, że po prostu te same piosenki przebierzemy w inne stroje i dlatego właśnie ta orkiestra. Piosenki też lubią się przebierać, tak jak my. Zazwyczaj Pani jedynym przyjacielem na scenie jest fortepian, tak? Większość płyt nagrywam faktycznie sama z fortepianem, a ta płyta została nagrana z Metropole Orchestra, holenderską orkiestrą, 56 osób i czegoś takiego nigdy wcześniej nie robiłam. Ktoś z Deutsche Grammophon powiedział, musimy uchwycić na płycie tę rozmowę muzyczną, którą Pani prowadzi z orkiestrą na scenie. A jaką piosenkę dziś Pani zagra? No to jest piosenka, która ma już ponad 20 lat. Precious Things. Ale wyjątkowo bez 56-osobowej orkiestry, tylko z towarzyszeniem fortepianu. Teraz tylko z fortepianu. Bez orkiestry w studiu. Tori Amos, a jeżeli Państwo jeszcze mogą dostać bilety, przyjechać do Warszawy, no to dzisiaj koncert w sali kongresowej. Podejrzewam, że biletów nie ma. Koncert za chwilę. Wcześniej jeszcze Bartek Jędrzejak i prognoza pogody.